Siemano, Yamaha YZ 125 już bez silnika. Jak to się stało? Miała być wymiana tłoka, a wyszło jak zawsze. Tam drugi sprzęcik, tu jeszcze czekam na graty. Ostatnio był filmik z Arctic Cata, jeszcze o tu sobie porozbierałem trochę, bo rozrządzik będzie jeszcze do wymiany. Udało mi się części z Hondziny znaleźć, ale to też o tym będzie osobny odcinek ze składania. Niektóre pasują, niektóre po przeróbkach będą pasować. Także to sobie będziemy składać w innym odcinku. No a tu mamy dwie Yamaszki 4T, 2T. 2T było szybciej, szybciej porozbieram, więc rozbieramy sobie ten silniczek. Mocowanie sobie dorobiłem takie fajne, kurwa. I może teraz będzie lepiej widać rozbieranie. Tak jak mówię, no miała być wymiana tłoka, tu są graty z niego, cylinder już też szału nie ma, ale jeszcze tłoka przelata, także tylko będzie nowy tłoczek, a cylinder będzie trzeba znowu wysłać na tuleję, ale to już przy następnej wymianie. A tu rozpoławiamy, no bo ta korba już zjeździła koło trzech tłoków, no i jest niestety, nie wiem czy będzie słychać, góra, dół, luz. Powiem wam, pierwszy raz się spotkałem, że wyczaiłem góra, dół, luz. Ale w 2T to możliwe, no. Uwalone. Tu już musiałem sobie skrobać, bo zobaczcie, korek jest oleju spawany. Musiałem sobie klej zeskrobać, bo tu już jak było podobno spawane, to uszczelka chyba została przetopiona. Także teraz jak będzie nowa uszczelka, to powinno to siąść cacy wszystko. No i zestaw łożysk, wiadomo. Wał do przebicia. Dobra, bez gadania, biorę się do roboty. No i tak to właśnie będzie wyglądać. Coś tam chyba widać, nie? Nie mam już, kurczę, brytwanek. Sobie zawsze fajnie segregowałem, bo tyle teraz się tego trafiło, że wszystko zajęte. Ale mają mi przyjść na dniach, także porozbierać już można. Powiem wam, że już się f***iłem. Jak... Tu coś kombinowane było. Nacięty jest wałek. Albo ktoś coś wkładał. Ale wyszło jakoś, masakra. Ledwo zacząłem, a już było trzeba młotka użyć. Tulejka, uszczelniacz. Tu oczywiście coś, śruba to objechana. Może pójdzie. Pneumacika, kiedy na prąd se muszę, na prąd, na akumulator sprawić. No to jeszcze nie teraz, bo teraz i tak wydatków było sporo. Za amorki się trochę wziąłem. Także powoli się wszystko kupi. Tu też poobjeżdżane śruby. Już ktoś tu kiedyś był, no ale co się dziwić, zresztą jak to jest 2001 rok, że ja trochę mam obawy, co tam w silniku będzie, nie? Żeby skrzynia czy coś było git. Już widzę, ktoś te znaki, jak ustawić, robił. Także dobrze jest. A, i jeszcze przecież magneto musimy odkręcić. Za szybko, za szybko. A nie, już chciałem ściągać wszystko, a tu magneto jeszcze. Tu już w tej Yamaszce kiedyś tłoka zmieniałem. I myślę, że tak coś właściciel mówił, że około 70 godzin zrobił i koniec. A jeszcze ważna kwestia jest, urwał się ta dźwigienka od sterowania tu z tej strony zaworem wydechowym. O. I będzie to trzeba jakoś naprawić. Mam nadzieję, że się jakoś pospawa czy coś, bo cały komplet to majątek też. Gdzie jest pin?
Clean. Już mi gdzieś wypadł, a tu jest. Co on taki wymęczony już? O kurde, docinany z czegoś. No, to przydałby się nowy. Zobaczymy, co jest z oryginału, ile będą kosztować te rzeczy. No kurde, a co to tak chodzi? Ten wał? To możliwe to? To nawet nie na korbie, tylko by wychodziło, że luz jest... No bo teraz korbą ruszam i się cały wał... rusza. Ładnie, a słychać chyba, nie? No. Ciekawe, jakie tu jest łożysko, ale... Kurwa, ładnie. Dobra, to co? To na razie zostawiamy. Te śruby sobie później odkręcę. Tu może jeszcze sobie tą całą membrankę odkręcimy. Jakby pneumacik był, to hop, hop. Gotowe. No, ale nie ma co narzekać, kiedyś będzie. Dobra, lecimy z drugą stroną. Jedyne co, to pompy wody nie będziemy ruszać, bo no dosłownie wyjazd temu albo dwa ją robiłem. Poszedł uszczelniacz. No i była naprawiana. Nawet widać jeszcze świeże uszczelki, cały ten boczek był ściągany. Aha, tu chyba było trzeba odkręcić pompkę, znaczy ten wirnik, żeby pokrywa zeszła. Tak chyba nie chciało. Chociaż nie pamiętam. Ops. No właśnie, no właśnie. I teraz powinno dopiero chyba nam to zejść. Chociaż nie. No, dobrze będzie. Coś się sypie. Jakieś łożysko chyba. Łożysko od zaworu wydechowego całkowicie... O. Całkowicie się rozpadło. No, ale tu była ta dźwigienka urwana, może gdzieś to się przekosiło i było łożyska i nie ma łożyska. Ładnie, ładnie. Powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Też ta dźwigienka może pękła, gdzieś to się zaczęło tu kosić i już piernik wie. Zbiera się, zbiera. Tu jednego trybu brakuje od kopki, ale to już wcześniej też widziałem. Dobra, to co, lecimy ze sprzęgłem chyba, nie?
No i hop, kosz jest nasz i łożysko. No kurwa. No ten wałeczek już swoje przeszedł. No ale nic, na razie się nic nie zrobi, nic. No i się posypało. To nic, zaraz opanujemy sytuację. Na swoje miejsce. O, i kolejna kuleczka z łożyska. No, mogły tu narobić szkód. Dobrze jest. To nakleju pewnie przycho. O kurwa, go nie nakleju, albo... Nie no, chyba klej, nie gwint. Kurwa. Dobra, teraz wał. Dobra. Lejeczka. Dobra, druga strona. I będziemy otwierać. Polecimy. I już się rozchodzi. O coś mu się rozchodzi. Tam tak, żeby było widać. Teraz już powinno iść. Jest, jest silniczek. No, grubo. Tulejki są. Skrzynia wylazła lekko. O, na razie ją wrzucimy. No dobra, ja sobie ogarniam dalej. A, jeszcze wał. O kurde, ale igiełki ściachane tam są. Albo mi się wydaje, albo... No nie wiem, są. No i hop. Porozkręcane. Znaczy porozkręcane, wyciągnięte.
Skrzynia, wszystko jest zdemontowane. Dobra, światło wyłączymy. Co tam? O, posłuchajcie, jak grają. Ten, jak tam łożyska wymieniam, nie będę pokazywał. To będzie w kolejnym odcinku. A tak poza tym, to na szybko przejrzałem skrzynię i jak na ten rok, to spoko. Wszystko takie fajne, ostre. Wszystkie tryby się wydają w porządku. Także myślę, że tu nie będzie problemu. O, nawet te wodziki, wszystko. Nie ma jakiegoś śladu, że coś by tam nam tarło, nie? Także tutaj sobie wleci. Wszystko po staremu, no a reszta to wiadomo, reszta. Każde łożysko pierdoła do wymiany. Wał do majstra z genetyki, zaraz śle, niech przebija. Nie ma lekko. No, także co, w tym odcinku to wszystko. Rozbiórka, taka weryfikacja szybka. To łożysko mnie trochę z takich rzeczy jedynie zdziwiło, że się rozpadło. A i tu mamy to urwane, ten kawałek mam do sterowania zaworem wydechowym. Nie wiem, co z tym zrobimy, bo cały ten mechanizm chyba wychodzi za 700 zł. Ale spróbuję coś wykombinować. Reszta do mycia ogarnę, przygotuję sobie i będziemy sobie składać. Więc to tyle. Trzymajcie się i narka.